Poranny gość, Radia Zachód. Łukasz Brazik, dzień dobry. Naszym gościem dzisiaj jest Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj dzień, gdzie pamiętamy o naszych bliskich zmarłych. Dla pana ten dzień? Jaki będzie? No, smutny, zaduma, tym bardziej, że wszyscy wszystkie bliskie mi osoby są pochowane w Szczecinie i nie każdego roku mogę odwiedzać ich na, na grobkach, ale jest to na pewno dzień, kiedy wspominam właśnie moich najbliższych wujków, ciocie, dziadków, których już niestety nie ma na ziemskim Padole. Nie ma z nami też Jolanty Fedak, z byłej posłanki polskiego stronnictwa ludowego. PSL, To była dla niego duża strata, gdy Jolanta Fedek odchodziła z tego świata? Na pewno wielka pustka została po Jolancie Fedak, tym bardziej, że była bardzo charyzmatycznym liderem i do dzisiaj wspominamy wiele anegdot i jakby jest obecna duchem, no nie ma jej ciałem, ale była to wielka strata dla polskiego stronnictwa ludowego. Długo lizaliśmy te rany. Dzisiaj oczywiście polityka nie lubi próżni i dalej idziemy do przodu ale tak jak wspomniałem duch Jolanty Fedak jest ciągle w ludowcach lubuskich żywy no i udało wam się wywalczyć mandat do Sejmu, będzie tam zasiadał marszałek, wicemarszałek województwa lubuskiego. Były już chyba, tak? Złożył rezygnację, pan Stanisław Tomczyszyn? To z mocy prawa wygasł mandat już sejmikowy. Dzisiaj jest posłem, elektem. Ogromny sukces, niezmiernie się cieszymy. Tym bardziej, że także w przypadku Jolanty Fedak był to ogromny sukces. Kontynuujemy jakby tą politykę. Widać, że ta polityka jest skuteczna. I cieszymy się po prostu, że ma także... To wymierne efekty, właśnie w postaci dobrych wyników wyborczych. A e, słyszymy głosy, że e, ta koalicja, która miałaby objąć stery państwowe złożona z dotychczasowych partii opozycyjnych, e, próbuje się dogadać w sprawie chociażby e, no, tych najważniejszych, i tym, tym pierwszą taką najważniejszą, e, chyba jest ten marszałek e, Sejmu jak te rozmowy idą czy to prawda że ta plotka że Szymon Hołownia pozostanie tym marszałkiem sejmu jest prawdziwa no na pewno w każdej plotce jest ziarenko prawdy to są trudne rozmowy bo to są rozmowy które zaważą na życiu Polek i polaku przez następne 4 lata wiadomo mi, że wszyscy gracze przy stole próbują wynegocjować jak najwięcej dla siebie ale wierzę w mądrość naszych liderów i jestem spokojny o to porozumienie w najbliższy weekend Spotyka się Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego, na której także będę obecny i myślę, że tam już przedstawione zostaną pewne ustalenia dotyczące właśnie pierwszego posiedzenia Sejmu 13 listopada. No właśnie, a jest to, co się mówi, bo wszystko wskazuje na to, że od marszałka Sejmu będzie zależało to, które projekty będą przechodziły przez. Sejm lub schowane mogą zostać do Sejmowej zamrażarki. No i teraz pytanie, czy na przykład inne partie też nie mają chrapki na to stanowisko, bo gdyby ono miało przypaść trzeciej drodze, no to moglibyście blokować czy być takim Takim trochę wstrzymującym, jakoś rachować pozostałych koalicjantów. Może tutaj to rozwiązanie, o którym się mówi coraz głośniej, że powinien być to, powinna być to funkcja rotacyjna, by się sprawdzić. Być może będzie to funkcja rotacyjna, nie ukrywajmy, jest to bardzo prestiżowe stanowisko, jest to druga osoba po prezydencie w państwie i w zasadzie Szymon Hołownia nie ukrywa swoich aspiracji do kandydowania w następnych wyborach, do kandydowania w wyborach prezydenckich. W związku z tym zależy mu także po prostu na objęciu tej funkcji, aby no, być w mediach, aby być na topie, aby też po prostu walczyć o te głosy, które już w 2025 roku będą mu potrzebne. A czy w 2025 roku zastąpi go Włodzimierz Czarzasty? To się okaże. Jestem spokojny o te rozmowy, jak to mówią ludzie, przedsiębiorcy, biznes lubi ciszę. Widać, że zapanowała taka cisza, jeżeli chodzi o te negocjacje, co do Dobrze wieszczy. A to zapytam Pana o tą rotacyjność, bo w, tutaj posłowie KUKI z 15 podnoszą, że z PSL-em byli dogadani na rotacyjnego wicemarszałka Sejmu. Po czym, gdy się y, 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 tam rozsiedli osoby z PSL, to już o tej rotacyjności zapomniano a pan Zgorzelski powiedział nawet, że rotacyjna to może być kosiarka. To ja myślę, że jeżeli chodzi o posłów Kukiz 15, ja nie wiem ilu ich tam zostało w ogóle, oprócz Pawła Kukiza, ale ich wiarygodność jest dzisiaj taka, że nie przejmowałbym się tym, co oni mówią, bo mówili wiele i dzisiaj myślę, że ci, którzy zaufali w 2015 roku są srodze zawiedzeni. No ale wiceprezes PSL Dariusz Klimczak to także przypominał, że Zgorzalski, tak powiedział o tym. Więc, ta, jak rozumiem, ta formuła dla Was jest sprawdzalna, czy nie jest sprawdzalna? Ta formuła jest sprawdzalna i generalnie bardzo poważnie traktujemy te negocjacje, mhm. bardzo poważnie traktujemy Platformę Obywatelską i Lewicę. I myślę, że jeżeli to zostanie zapisane w umowie koalicyjnej, na pewno tak się stanie. A ona powinna być opublikowana według Pana? Ja myślę, że tak, panie redaktorze, bo myślę, że dzisiaj potrzeba nam w polityce właśnie takiej jawności, transparentności, dlatego myślę, że jeżeli ta umowa koalicyjna się pojawi, będzie ona opublikowana. Co zrobi PSL w momencie, gdy pojawią się projekty takie dotyczące świat, spraw światopoglądowych? Dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna publikuje sondaż, w którym zapytała o 100 konkretów platform obywatelskich, które powinny być realizowane na początek i pierwsze to oczywiście odblokowanie środków z KPO, drugie Uporządkowanie wymiaru sprawiedliwości to około 60% badanych podawało. no Mniej niż 1 trzecia na trzecim miejscu postawiła liberalizację prawa aborcyjnego. Od 12 do, do 12 tygodnia życia legalna aborcja miałaby być w Polsce dopuszczalna. I jak pytany Robert Kropiwnicki z koalicji obywatelskiej odpowiada, że chcemy realizować te obietnice mniej więcej w takiej kolejności, jak wskazali ankietowani, więc tym większe to dla nas priorytet. Czyli te sprawy światopoglądowe mogą się pojawić na samym początku kadencji. Co zrobić? Nikt nikomu nie będzie łamał kręgosłupów moralnych i generalnie każdy z nas ma swój jakiś etos wartości i na pewno nie pozwolimy na to, aby w umowie koalicyjnej zawierały się sprawy światopoglądowe. Jeżeli chodzi o mhm. aborcję. Piotr Zgorzelski wyraźnie wypowiadał się w tym temacie wielokrotnie, że nastąpi od razu powrót do kompromisu, tego, który został właśnie zablokowany przez Trybunał Konstytucyjny, ponieważ Trybunał Konstytucyjny obradował z sędziami, dublerami, którzy zostali nieprawomocnie wybrani. W związku z tym na pewno nastąpi szybki powrót do tego kompromisu, słynnego, z którego nikt nie był zadowolony, co oznacza, że to było bardzo dobre rozwiązanie, bo to jest idealny kompromis. Wtedy, mhm. kiedy nikt nie jest zadowolony, Zadowolony. Natomiast jeżeli chodzi o liberalizację, wiadomo, są to hasła, z którymi szła głównie lewica, a także koalicja obywatelska. Natomiast my nigdy na pewno nie zagłosujemy za liberalizacją prawa aborcyjnego. Ja myślę w ogóle, że w tych sprawach powinny wypowiedzieć się kobiety w referendum. Takie jest moje osobiste zdanie. Natomiast... O, teraz referendum jest dobre. Jakby... Słucham, w zależności od tego, panie redaktorze, czego ono dotyczy. Natomiast mhm. moje osobiste zdanie jest takie, że. A granice, a jeżeli Dotyczy polskich granic, polskich. Przecież te pytania były, panie redaktorze, tendencyjne. No, przecież wszyscy no, czyli, dobrze wiemy. Okay, przecież wszyscy rozumiem, dobrze tamto, wiemy, tamto że. To złe, to nie, będzie. No dobre. przecież ja nie mówię, że tam to jest złe, tylko że wszyscy wiemy, że te pytania były tendencyjne. Nikt dzisiaj nie podwyższy wieku emerytalnego, ani nikt nie będzie burzył mur zagranicznych. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, panie. Ja zobaczymy. jestem spokojny, o to mogę pana zapewnić. A no to PESA będzie blokował, to już przynajmniej. <laughs> ja tego nie powiedziałem, ale, ale jak generalnie pan jest spokojny, nikomu na pewno do głowy to nie, to nie przyjdzie będę za to w takim razie mógł Nie za słowo otrzymać. Nie ma sprawy. O ile jeszcze będę mógł, bo Jasne. taką żelazną miotłę tutaj zapowiada chociażby pan Donald Tusk w mediach publicznych, ale to zostawmy na boku. Chciałem pana także zapytać o państwa obietnice wyborcze, bo już Konfederacja postanowiła z tych obietnic rozliczać. Chodzi o dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, z którego według Konfederacji i z tego też co słyszymy, zaczął się wycofywać PSL. Dobrowolny ZUS, czyli płacę albo nie płacę, jak rozumiem, natomiast z ust liderów PSL-u słyszymy po wyborach, że to nie, nie o to chodziło. To chodziło o to, żeby to były wakacje od ZUS-u. Znaczy, jak yy... jak wytłumaczycie wy tę zmianę wyborcom? Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o dobrowolny ZUS, to ja także interpretowałem to jako dobrowolny ZUS. Natomiast hmm. dzisiaj, po dokładnej interpretacji, być może nie było to dokładnie to doprecyzowane. Tak jak urząd jeden nie było to dokładnie taką, doprecyzowane. Niemniej jednak wakacje od ZUS-u czy dobrowolny ZUS no są to dwa różne pojęcia, można to dwojako interpretować, ale mieliśmy od samego początku myśl taką o tych, do dzisiaj to nazwaliśmy wakacje, takie tak jak mamy wakacje kredytowe, wakacje od ZUS-u. Wcześniej nazywaliśmy to dobrowolne zus ale od samego początku chodziło nam o to, że to nie może być tak, że przedsiębiorca przecież nie będzie płacił składek przez cały okres swojej działalności, ale po prostu będzie mógł sobie wziąć takie wakacje. Wtedy nazywaliśmy to dobrowolne ZUS, czyli sam decyduje, mhm. czy, czy płaci, czy nie płaci, ale tak naprawdę chodzi o to, że są to tak, jak mamy wakacje kredytowe, tak samo tutaj ma to działać na zasadzie wakacji ZUS-owych. Porozum do głowy, jak rozumiem PSL. Słucham? Poszedł porozum do głowy. Nie, nie, że poszedł porozum do głowy, tylko doprecyzowaliśmy myślę te zapisy. Dobrze, to na koniec zapytam pana, czy to prawda, że w sejmiku województwa znów będziemy mieli Elżbietę Polak? Tak, to prawda. Ale nie Elżbieta Olga Polak, Polak mhm. szefową biura ochotniczych straży pożarnych, która miała drugi wynik na liście w okręgu Stanisława Tomczyszyna. Ponad 3000 głosów, i to pani Elżbieta Olga Polak obejmie teraz mandat po Stanisławie Tomczyszynie. A może będzie marszałkiem znowu pani Elżbieta Polak? Nie, do takiego scenariusza bym się nie spodziewał. Oczywiście żartowaliśmy, że taniej by było, bo nie trzeba by było zmieniać pieczątek, mm. ale to były oczywiście tylko żarty. Natomiast nie będzie na pewno pani Elżbieta Olga Polak marszałkiem, przynajmniej w tej kadencji. Bardzo dziękuję panu za rozmowę i spotkanie. Naszym gościem był Arkadiusz Domrowski z Polskiego Stolnictwa Ludowego. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Lubuskie, Polska i świat jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl